List do Hebrajczyków. Nie wiemy kto jest autorem tego listu. Brano pod uwagę Pawła bądź któregoś z jego współpracowników Barnabę lub Apollosa, jednak nie ma co do tego pewności. W drugim rozdziale czytamy, że autor miał bezpośredni kontakt z uczniami, którzy towarzyszyli Jezusowi. Stąd pewność, że list jest ugruntowany na nauczaniu apostołów. Nie wiemy dokładnie kim są adresaci listu ani skąd pochodzą. Jednak autor dobrze ich zna i zakłada, że znają oni Stary Testament. Szczególnie historię opisaną w Torze, czyli pięciu pierwszych księgach Biblii, gdzie czytamy o tym, jak rodzina Abrahama stała się narodem izraelskim, jak Mojżesz wyprowadził lud z niewoli w Egipcie do góry Synaj, na której otrzymali prawo, zawarli przymierze z Bogiem i zbudowali przybytek, w którym kapłani składali ofiary, a także o tym, jak wędrowali do ziemi obiecanej. Autor zakłada, że czytelnicy znają tę historię ze szczegółami, więc najprawdopodobniej adresatami byli chrześcijanie żydowskiego pochodzenia, stąd też nazwa listu. Z rozdziału 10 dowiadujemy się, że chrześcijanie z tego kościoła byli prześladowani, a nawet więzieni za wiarę w Chrystusa. Niektórzy ze wspólnoty odchodzili od Jezusa, porzucając wiarę. To wyjaśnia powód i kompozycję listu. Po krótkim wprowadzeniu dzieli się on na cztery części. W których autor przyrównuje Jezusa do kluczowych postaci i wydarzeń z historii Izraela. Najpierw odwołując się do Tory, autor porównuje Jezusa z aniołami, w drugiej kolejności z Mojżeszem i Ziemią Obiecaną, następnie z kapłanami i Melchizedekiem, a w końcu z ofiarami Starego Przymierza. Autor celowo używa takich kontrastów. Pierwszym celem jest wywyższenie Jezusa, który jest ponad wszystkim, a jednocześnie autor wskazuje, że Jezus jest godzin całkowitego zaufania i oddania. Drugim celem jest wezwanie czytelników do wierności Jezusowi, pomimo prześladowań. Każda część zawiera wyraźne ostrzeżenie, aby nie odwracać się od Jezusa. Przyjrzyjmy się temu bliżej i zobaczmy, co się pod tym wszystkim kryje. Autor wywyższa Jezusa już we wstępie. Bóg na wiele sposobów objawiał dawniej swoje słowo ojcom przez proroków. W tych ostatnich dniach przemówił do nas przez syna. Autor mówi, że Jezus przyćmił wszystkie sytuacje, w których Bóg wcześniej objawiał się Izraelowi. Dalej czytamy zadziwiające stwierdzenie, że Jezus jest odblaskiem Bożej chwały i dokładnym odbiciem istoty Boga. Te metafory utożsamiają ze sobą Jezusa i Boga tak bardzo, jak jest to tylko możliwe. Jezus jest jak promienie dla słońca albo jak odcisk sygnetu w laku. Dla autora tego listu nie ma Boga poza Jezusem. Jezus jest Bogiem, który jako syn stał się człowiekiem. I właśnie ten wywyższony obraz Jezusa zostanie rozwinięty w dalszej części listu. W pierwszej części autor porównuje Jezusa z aniołami. To może wydawać ci się dziwne, dlaczego z aniołami? W tradycji żydowskiej na podstawie księgi powtórzonego prawa, rozdział 33, werset 2, uczono, że na górze synaj Mojżesz otrzymał prawo i słowa Boże od aniołów. Mówiąc, że Jezus ich przewyższa, autor twierdzi, że Jezus i jego dobra wiadomość przewyższa wszystkich, którzy wcześniej przekazali słowo Boga. Tutaj pojawia się pierwsze ostrzeżenie. Skoro Izraelici mieli przestrzegać prawa, które przynieśli im aniołowie, o ile bardziej my powinniśmy przestrzegać przesłania przedstawionego przez syna Bożego. Bardziej niezwykłe jest jednak to, że Jezus, który zajmował dużo wyższą pozycję od aniołów, zrezygnował z niej, aby stać się człowiekiem. Cierpieć i umrzeć. Patrząc na Jezusa, który pełen współczucia decyduje się dzielić z ludźmi ich tragiczny los, widzimy wspaniałą chwałę Boga i jego wielką pokorę. W trzecim i czwartym rozdziale autor pisze, że Jezus przewyższa Mojżesza, który prowadził lud izraelski przez pustynię i który zbudował przybytek. Jezus również jest przywódcą Ludu Bożego, lecz jego dziełem nie jest jakiś tam namiot, ale całe stworzenie. Dalej autor przypomina nam historię, kiedy Izraelici zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi i w ten sposób stracili szansę na odpoczynek, jaki Bóg chciał im dać w ziemi obiecanej. Drugie ostrzeżenie. Skoro Jezus jest większy od Mojżesza, jak wiele możemy stracić, buntując się przeciwko niemu? My też jesteśmy na pewnego rodzaju pustyni i musimy ufać Bogu, że kiedyś znajdziemy odpoczynek w jego nowym stworzeniu. Upewnijmy się, że nie buntujemy się, jak Izraelici na pustyni, by nie stracić Bożej obietnicy wkroczenia w nowe stworzenie. W rozdziałach od 5 do 7 autor porównuje Jezusa z kapłanami, którzy pochodzili z rodu Aarona. Ich zadaniem było reprezentowanie Izraela przed Bogiem i składanie ofiar pojednania za grzechy ludzi. Autor zauważa, że kapłani sami też byli moralnie skażeni, więc stale musieli składać ofiary za swoje grzechy i za grzechy wszystkich innych. Potrzeba było czegoś więcej, a Jezus był tym czymś więcej. On jest najwyższym kapłanem, mimo że nie pochodził z rodu Arona. Był kapłanem na wzór Melchizedeka, tajemniczego kapłana i króla starożytnej Jerozolimy, który pojawia się w historiach o Abrahamie. W Psalmie 110 czytamy, że Mesjasz, król z rodu Dawida, będzie kapłanem na wzór Melchizedeka. Autorowi chodzi o to, że Jezus jest kapłanem i królem na wieki. Jest doskonały moralnie. Jest nieustannie dostępny dla swoich ludzi. Przewyższa więc wszystkich innych pośredników między Bogiem a ludźmi. Pojawia się więc kolejne ostrzeżenie. Odrzucając Jezusa, odrzucasz swoją najlepszą i jedyną okazję, aby w pełni pojednać się z Bogiem. Więc nie rób tego. To prowadzi nas do porównania z rozdziałów od 8 do 10. Śmierć Jezusa na krzyżu była ostateczną ofiarą, przewyższającą wszystkie ofiary ze zwierząt składane w świątyni. Te ofiary trzeba było składać nieustannie, każdego dnia oraz raz w roku w Dniu Pojednania. Jezus złożył swoje życie w ofierze raz na zawsze, i to wystarczyło, aby zakryć grzechy całego świata. Autor ostrzega, aby nie odwracać się od Jezusa, bo w ten sposób odrzuca się ofertę Bożego przebaczenia. Dlaczego ktoś miałby tak robić? Ofiara Jezusa jest ostateczna, mówi autor. Jest podstawą nowego przymierza, jakie przepowiedzieli prorocy przymierza, w którym zostaną przebaczone wszystkie grzechy. Następnie, po tych porównaniach wywyższających Jezusa, ostatnia część jest wielkim wezwaniem, aby iść za Jezusem. Popatrzmy na to szerzej. Czytelnicy w Jezusie odnaleźli słowo Boże. W Jezusie mają nadzieję na nowe stworzenie. Jezus jest ich odwiecznym kapłanem oraz doskonałą ofiarą. Powinni więc naśladować wszystkich wielkich bohaterów wiary, o których czytali w pismach. Powinni pozostać wierni Jezusowi i ufać, że mimo trudności i prześladowań Bóg nie opuści swojego ludu. Tak przedstawia się główny wątek listu, który autor określa na samym końcu jako krótkie słowo zachęty. Jeszcze kilka wskazówek. Kiedy autor cytuje fragmenty ze Starego Testamentu, czyli średnio co drugie zdanie, zatrzymaj się i znajdź ten fragment, sprawdź jego oryginalny kontekst. Może nie wszystko zrozumiesz, ale jest tutaj wiele świetnych odniesień, których inaczej nie zauważysz. Naprawdę warto. Musisz też wiedzieć, że niektóre fragmenty będą niewygodne. I o to właśnie chodzi. Nie mają cię jednak przestraszyć, ale pokazać, że głupie jest odrzucać Jezusa, bo on jest niesamowity. Te ostrzeżenia są po to, by pokazać, że Jezus jest ostatecznym uosobieniem Bożej miłości i miłosierdzia. Właśnie o tym jest mowa w liście do Hebrajczyków.